Gościmy dzisiaj w szkole na Wampiriadzie Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wojskowego Szpitala w Bydgoszczy. W jakim celu zorganizowana jest taka wampiriada? Dzień dobry. Wyjeżdżamy na akcje poborowe krwi w celu propagowania przede wszystkim wśród młodzieży, tak, honorowego oddawania krwi. Poza tym chcemy pozyskać jak największą ilość krwi dla naszych pacjentów, ponieważ ilość osób, jaka przychodzi do stacji w celu oddania krwi, jest niewystarczająca. Dlatego też przyjechaliśmy do Państwa. Czy oddawanie krwi jest bezpieczne? Oczywiście, jak najbardziej. Mężczyźni mogą 6 razy w ciągu roku oddawać krew, natomiast kobiety 4 razy. I to jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. W jaki sposób trzeba przygotować się na oddawanie krwi? Przede wszystkim kandydat na dawcę i sam dawca musi być zdrowy. Nie może przyjmować żadnych leków na stałe. Jednym z podstawowych warunków jest też minimum 50 kilo, żeby ważył. No i przede wszystkim trzeba przyjść do nas nawodnionym, czyli przed oddaniem dużą ilość wody należy wypić i zjeść śniadanko. Który raz już oddajesz krew? Dzisiaj już będzie 4 raz, jak oddaję. Stresowałeś się przed oddaniem krwi? Nie, jak już się któryś raz kolejny oddaje, to już nie ma stresu w ogóle. Który raz oddajesz krew? Po raz pierwszy będę oddawał krew. Stresujesz się przed oddaniem krwi? Nie, kompletnie nie. Uważasz, że powinniśmy oddawać krew? No na pewno jest to przydatne w leczeniu wszelkiego rodzaju schorzeń związanych z problemami z tą krwią. Jak wygląda oddawanie krwi? A więc każdy dawca po przyjściu do stacji musi przede wszystkim mieć ze sobą jakiś dokument, tak, potwierdzający swoją tożsamość. Następnie dostaje kwestionariusz do wypełnienia. Są to pytania, na które należy odpowiedzieć samodzielnie, tak, bez pomocy osób trzecich. Potem idzie się do rejestracji, gdzie jest się zarejestrowanym w systemie bank krwi. Następnie idziemy sprawdzić hemoglobinę z paluszka i jest to też jeden z podstawowych warunków, jakie musi spełnić. Następnie jest badanie lekarskie. No i bezpośrednio po badaniu lekarskim idziemy na fotel do punktu pobierania, gdzie oddajemy krew pełną. No i na koniec najprzyjemniejsze i najciekawsze, czyli odbieramy ekwiwalent, czyli czekolady, zwolnienie z wykonywanych zajęć na 2 dni w chwili obecnej w czasie trwania epidemii. No i jeszcze trzeba troszkę pozostać na obserwacji, czy dobrze znosimy oddanie krwi i dziękujemy, zapraszamy za 8 tygodni.